Cześć wszystkim, dzisiaj jest ze mną Daria. Na dzisiaj przygotowaliśmy takie coś. I mini płótna, one są takie urocze, firmy Artico. Wydaje mi się, że kupiłam je w Actionie. Nie będziemy na nich malować, ale przez to, że nasza sceneria się trochę zmieniła, mamy taką folię, więc można się domyśleć, że będziemy wylewać na tą farbę. Tak. Mamy ze sobą farby Crelando, swoją drogą moje ulubione farby. I będziemy je mieszać i wylewać na to suche pastele. I naleję tutaj sobie trochę farby. Będę tak psikać. Mamy pędzle i paletkę do mieszania. Ja oczywiście pastelowe kolory, a Daria chce sobie zrobić... Nie wiem jeszcze, ja to wyjdzie z prania. Don't mind, ale to będzie tak... No, żeby nie ubrudzić stołu, bo chcemy go jeszcze kiedyś użyć. No. Żeby nie ubrudzić, to weźmiemy sobie to. Ja chcę sobie zrobić niebieski kolor, taki pastelowy. I myślę, że żółty. Ja polecę chyba tak, że dam biały jako bazę. Będę dawać może tutaj czerwony, bordowy i to jest co? Biały? Tak, że zrobimy najpierw bazę. Nie, najpierw ja pomaluję kolory. Dobra. A ty? Ja sobie na początku dam tą bazę. Okay. Ja będę od razu dać chyba na to. No, ale to może dać sporo tego nie. Już jest zadowolony. Ja będę sobie teraz mieszać farbę tutaj. Ja natomiast rozprowadzę sobie tą białą. Okej. No i teraz ja sobie wezmę tego czerwonego, takiego czerwonego, bordowego, bo lubię takie kolory. Musisz głośniej gadać. Ty masz straszną tendencję tak mruczenia pod nosem. Mruczenia pod nosem, wiem. Nawet jeszcze nie otwarte. Nie umiem tego przeczytać, to jest Cerulean Blue. Też nie wiem. Cerulin był? Dwa krewetki takie zrobię z tego. Uj, dunek uj. To będzie ładnie. Ja też nie chcę wsadzić z tym kolorem, bo chciałabym jednak mimo wszystko, żeby to było takie białe bardziej z elementami koloru, a nie odwrotnie. A ja w tym czasie robię różowy. Mówmy się, że to jest różowy. Muszę po prostu jasny czerwony. No, ale ja bym tylko zmieszała bordowy z... jakiś ciemny fiolet chociaż. Albo nie, nie, nie. Nie. Jednak nie. Dam trochę takiego żółtego. Lemon yellow. To mi się jak jakaś taka wizerzystka tu pokazujesz, jak taka beauty guru. Nie, jest to problem. Czym jest problem? Nie wiem, to... No dobra, nie w sumie, okej. Ładnie płyną. Teraz będzie przetłużenia. Więc... Tak. Ja to wyleję jakimś cudem. Jej, nie wiem, gdzie się za co zabrać. Po prostu tak to ciapnę. To jest w ogóle taka bardzo terapeutyczne dla mnie. Ja bardzo lubię. To nie jest pierwszy raz, jak robimy takie coś z takimi farbami. Mam nawet powieszone na ścianie, jak robiliśmy ostatnio. Tu zaraz w ogóle powstanie lepsze dzieło sztuki. Mamy gęste farby, przez co trzeba tak tłuc. No bo jakby było trochę takie rzadsze, to wtedy one się lepiej rozprowadzają. W filmie są takie farby, które nie mają prawie w ogóle koloru, bo one są jakby błyszczące z brokatem. I one są właśnie takie strasznie rzadkie. Więc jak sobie na przykład dadzie tak na górę, wtedy one się super rozprowadzają. To będzie pewnie... Hej! Ale w ogóle mi się bardziej podoba to, co robimy tutaj. Tada! Mi się już podoba, już nie muszę plus. Wygląda jak takie rozpuszczone lody. Teraz psiknąć wodą. To wygląda jak krówka tutaj. No, to mi się bardzo podoba, co się tutaj stworzyło. Dobra. Chyba to psuje. Wygląda jakby ktoś to pysikał. Aj, to jest suche, mi przeszły dreszcze. Marta nie lubi do typu takich rzeczy. O, użyję sobie teraz tego dłutka, którego ty nie możesz dotykać. Nie, nie będę dotykać, ale nie chcę. To jest dłutko z filmu, gdzie nagrywaliśmy. Początki. Ja będę wiedzieć, co tam się stało. Muszę zmontować to, zanim pojadę do Anglii. Najlepiej mi to wyszło, jak ja to tak poklepłam. Myślę, żeby tak zrobić? No, możesz. Chyba pokończyłam na pracę. To wygląda okropnie. Tak wygląda moja. A moje tak. Moje całkiem wyszło nawet.
jak wyschnie, to będzie. A jakbyś tak teraz ściągnęła cały ten nadmiar tych twardych pędzel z bok? Jak zepsujesz? Nie lubię to. Wyrobię. Daria! Nie lubię, jak ktoś tak mówi. Ja to już położę. Teraz musisz, żeby to ściągnąć. Mhm. No czy może jak potem sobie dopiero dasz ten... Może potem sobie dopiero dasz ten... Ma to sobie swój urok, jak to Daria zawsze się pocieszy. Tutaj się może teraz wydziało sztuczkę. Tutaj nie. Taki mocny różowy. No, myślę, że jest spoko. Elegancko. Mój jest ładny. Mój jest chyba ładniejszy. Mój jest ładniejszy. Nie, no nie jest. Mój wyszedł brzydko. Ale odzwięcie sami, zobaczcie, to jest Dari. Chcecie tutaj do... O nie! A już nie mam do tego siły. To jest mój, jak oce Jacek, który ładniejszy. Mój nie. No. Ale nie, ten też jest ładny, tylko ja bym na niego trochę z tych pasteli dała. Jeszcze? No patrz, no bo to tak wygląda w sumie, tak kontrastowało. Tada, tak? Na przykład, no. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało się ten Big Fail. Właśnie, jakie jesteśmy czyste. A i Marta jest w ogóle cała wsypana tutaj, a ja mam w ogóle tu rękę brudną. Tu jestem brudna. Jest brudna na tych. I to wszystko. Pa, pa. Krótki filmik, pa, pa. Serduszko dla was. Jej!